Mamy tutaj takie zadanie. Mamy dwa wielomiany od dwóch zmiennych i mamy jeden od drugiego odjąć. Konkretnie mamy odjąć wielomian minus 6x do czwartej, odjąć 3x kwadrat y kwadrat, dodać 5y do czwartej, od wielomianu 2x do czwartej, odjąć 8x kwadrat y kwadrat minus y do czwartej. No i jak zwykle zachęcam Cię, naciśnij pauzę i spróbuj najpierw to samodzielnie rozwiązać. No dobra, czyli mamy odjąć. Od tego wielomianu, no to napiszę go najpierw. 2x do czwartej minus 8x kwadrat y kwadrat minus y do czwartej. Od tego wielomianu mamy odjąć ten drugi. Minus, no i teraz w nawiasie napiszę ten drugi wielomian. Minus 6x do czwartej minus 3x kwadrat y kwadrat dodać 5y. Czemu ten nawias jest tutaj? Y do czwartej. Czemu ten nawias tutaj jest taki ważny? No, dlatego, że jak mam minus przed nawiasem, jak mam, jak mam ten wielomian odjąć, no to teraz zobaczymy, że tutaj muszę, będę musiał pomnożyć przez minus 1 wszystkie te składniki w tym nawiasie. No właśnie, bo jeżeli teraz dalej to będę upraszczał, no to przepiszę ten pierwszy wielomian na razie bez zmian. Tutaj się nic nie dzieje. Nuda. A tutaj co się stanie? No tutaj ten minus będę musiał pomnożyć minus 1 przez, przez ten składnik, czyli będę miał tutaj minus razy minus, czyli będzie plus 6x do czwartej. I teraz minus 1 razy minus 3x kwadrat y kwadrat to będzie plus 3x kwadrat y kwadrat. No i minus 1 razy Plus 5y kwadrat to będzie minus 5y nie kwadrat, tylko do czwartej. No właśnie, czyli widzimy, że to było bardzo ważne, że to był minus przed nawiasem i musieliśmy zmienić znak wszystkich tych współczynników w tym drugim wielomianie. No i teraz możemy to wyrażenie uprościć. Opuściliśmy ten nawias, możemy to uprościć. No to jak to uprościć? No najlepiej zacząć od popatrzenia na to i szukania tutaj drugiego podobnego składnika, czyli takiego, który jest proporcjonalny do x do czwartej. No to ja widzę tutaj taki następny. On jest z plusem. Mamy plus 6x do czwartej. No to te dwa składniki są podobne. Ja ją mogę do siebie dodać. Jak mam dwa razy coś i 6 razy to samo coś, no to w sumie będę miał osiem tego samego. Czyli 2x do czwartej plus 6x do czwartej to jest razem 8x do czwartej. No i dalej możemy szukać podobnych Podobnych składników, no i tutaj na przykład popatrzmy teraz na ten, czy znajdziemy podobny do niego, czyli taki, który ma x kwadrat y kwadrat. No jest, tutaj on jest, tu jest podobny. To te dwa mogę znowu do siebie dodać. Mam minus 8 razy coś, plus 3 razy to samo coś. No to minus 8 plus 3 to będzie minus 5 razy to coś, czyli razy x kwadrat y kwadrat. Widać, że to jest bardzo proste, trzeba po prostu szukać podobnych. Wyrazów. No i tutaj mam jeszcze coś proporcjonalnego do y do czwartej, i tutaj też mam minus y do czwartej i jeszcze minus 5y do czwartej. To razem będzie minus 6y do czwartej. No i w wyniku dostaję taki wielomian.